Cześć Piotrze, witam cię serdecznie. Dobry wieczór Michale, dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie, słuchaj, po przesłuchaniu tej płyty, a rzadko mi się zdarza, i tu się przyznaję szczerze przed wszystkimi słuchaczami, przygotować się do audycji. Jako, że twój przyjaciel, mój również, bardzo dobry kolega Łukasz, dał mi tą płytę wczoraj, stwierdził miłej lektury, mam nadzieję, że się przygotujesz. Słuchaj, przygotowałem się, chociaż czy moje pytania będą trafione, czy nie, zaraz się okaże, ale pierwsze wrażenie po przesłuchaniu tej płyty, miałem takie, czy ja mam do ciebie się zwracać może już w tym momencie, panie Piotrze? Może to powinna być płyta po prostu Piotra Schmidta, a nie tego typa Mesa, ponieważ to jest bardzo dojrzały i dorosły album. To mam nadzieję, że zaszły pewne zmiany, jakiś progres, odkąd nagrałem pierwszy album, no także to... Przyjmuję to jako komplement. No, to ma być komplement, aczkolwiek... Ale cały czas jednak Piotr byłby trochę za bardzo dojrzały, a poza tym ja nie lubię, jak ktoś mówi Piotr, a nie Piotrek, bo Piotr to brzmi jak takie, jakieś takie kaszlnięcie. Jestem Piotr Schmidt. Za szybko, za poważnie. Piotr Schmidt. Piotrek. Dobrze. Piotrek myślę, że będzie w sam raz. Piotruś? Nie już. Piotruś jest, wiesz, reserved for mom. Okej. Okay. I oczywiście kumple z przedszkola, ewentualnie. Tak, załóżmy. Załóżmy. Słuchaj, i drugie skojarzenie, które mi się nasunęło, to kurczę, płyta, która zawiera w sobie tyle, jak dla mnie przynajmniej, niesamowitych elementów, które gdzieś tam się przeplatają, bo słuchałem jej teraz drugi raz, jak jechałem, więc jeszcze tak naprawdę tej lektury nie zgłębiłem do ostatecznie i do końca. Nie, no jasne, to jest płyta w ogóle nagrana na lata, mam nadzieję. Na parę razy, na pewno, na paręnaście albo parę dziesiąt razy, no ale też nie na lata długie, żebyś zdążył wydać kolejne płyty. Nie, no jasne, tak, no, no chodzi mi o to, żeby osiadła i nie zdezaktualizowała się. Nie, nie o to mi chodzi, żeby ktoś, wiesz, słuchał już 65 dni w roku i tam pałował się nad nią non-stop, tylko żeby, no, żeby za rok nie była wystrzelana po no prostu. Tak, żeby nie było tak, że a dobra, wiem coś za sekundę, bo to są proste numery. Aha. Tylko, że są na tyle złożone, że zawsze coś może jeszcze po roku można będzie na niej znaleźć. No właśnie, na tym moim zdaniem polega fenomen dobrych albumów, tak? Że to są płyty, które gdzieś tam nie chwytają za serducho za pierwszym razem, tylko słuchasz. Ja wczoraj miałem takie wrażenie, oczywiście, począwszy od pierwszego kawałka, przypomnij mi, jak się nazywa. To jest z Dawidem, Codzienność. Z Dawidem, Codzienność, w ogóle też mnie zaskoczył. Pierwsza myśl, którą miałem słuchając tego kawałka, to było skojarzenia, tak? Muzyczne, tak, Outcast. Później, o, cieszę się. Później miałem Red Hot Chili Peppers, nie wiem skąd, nie? Okej. Później miałem w ogóle, teraz jak jechałem, to jakiś kawałek skojarzyłem z De La Soul. Wiesz co, to w żadnym wypadku nie chcę porównywać się do tych artystów, chociaż moim zdaniem takie porównania są spoko. Bo słyszę też tam i J. Cole'a, i Kendricka Lamara. Tak. Po prostu inspiracje, które istnieją w naszym świecie muzycznym i którymi tak naprawdę warto się gdzieś tam sugerować. Czy, jestem do tego. To są artyści, których wymieniłem, których gdzieś tam słuchasz i są w tle, tak, w twoim absolutnie, życiu? Tak, absolutnie. Nigdy nie byłem może klasycznym odbiorcą Red Hot Chili Peppers, natomiast taka ich sceniczna energia i to, że na scenie jednak należy się ruszać, to było mi bliskie, także to też spoko, w ogóle nie pomyślałem o Red Hot Chili Peppers. No widzisz, a mi przyszło do głowy, nie wiem, czy to była akurat melodia stworzona w pewnym kawałku, czy twój zaśpiew, który mi przypomniał śpiew Antonego, na przykład. Chciałbym, bo to jest jednak super gardło ten To jest super gardło. No. To jest super gardło. Nie wnikamy w jego inne parametry. Oczywiście, że podoba tak. Nam się dźwięk, który się z niego wydobywa i tak. Olejmy, właśnie, pojemność i tak dalej. Biorąc pod uwagę całość jako całość, to jeszcze nie znalazłem tego wspólnego mianownika na tej płycie. Znalazłem natomiast dużo różnych ciekawych propozycji, myślę, że właśnie dla różnych słuchaczy, tak? I nie tylko dla odbiorców hip-hopowych, co jest moim zdaniem bardzo dużym atutem. Dlatego zacząłem rozmowę, że ta płyta jest po prostu bardziej dojrzała niż No, cieszę się. Twoje takie było też pozostałe założenie, żeby zrobić płytę bardziej złożoną i dużo bardziej skomplikowaną niż poprzednie, TBZD. Trzeba było zostać rysiarzem, która była nagrana z założeniem prostoty. Proste tematy, obserwacje dotyczące takich właśnie przyziemnych rzeczy i zazwyczaj też takie bity, może tam poza Love Your Life czy Tool Petardę, to jednak były w sumie normalne bity, a tu co do tego klucza na nowej płycie na Ała,
to jest, jest kilka tych kluczy. Na przykład, że w większości kawałków masz klawisze Rhodes. To są, mm-hmm. to są te brzmienia, które ja absolutnie kocham i z, rozmawiając z producentami, z którymi przyszło tak mi pracować zwane, nad tak Ała. Rhodesy po prostu. Tak zwane Rhodesy. Mówię, słuchaj, no to jest świetny beat, ale jeszcze spróbuj tam wrzucić jakieś Rhodesy. Albo jak ktoś tam współpracowałem z pianistą, to on mówi, że to dogram fortepian. Mówię, nie, nie fortepian, ziom. Absolutnie dograsz Rhodesy i tak. Yeah. I w większości numerów one są i to jest dla mnie kojące. I to też bardzo dla mnie taka realizacja marzeń, że w ogóle... Dużo Rhodes. No klimat jest też niesamowity dzięki tym klawiszom. Dobra, posłuchajmy kolejnego kawałka. Pierwszy był z Izą Lach, a ten jest z Cortezem. Cortez na bicie. Czyli z takim naszym trochę współczesnym śpiewającym poetą, nie? On jest takim... No, poetą, kompozytorem, kompozytorem przede wszystkim. Dobrze, tak. Okay, posłuchajmy zatem tego numeru. Kolejne pytanie miało być o kompozycję, ponieważ ja pamiętam, jak byliśmy w Rzeszowie na świetnym koncercie Art Celebration. Dużo jazzmenów. Dużo jazzmenów, przede wszystkim Michał Urbaniak, co było świetnym, niesamowitym wydarzeniem. Po raz kolejny poza tym mogliśmy się spotkać na tej scenie. Wtedy Łukasz chyba mi powiedział, że czy może nie wtedy, czy jak żeśmy tam orzekli, żeśmy pewnie jechali, ty sobie słodko spałeś z tyłu. O tak, bardzo zmęczony po poprzednim dniu. Poturbowany po ciężkiej pracy. I powiedział, że to będzie zupełnie inna płyta niż wszystkie dotychczasowe Piotrka, dlatego bo tam nie będzie w ogóle producentów. Powiedział, że to będzie płyta z całości skomponowana przez kompozytorów, co mnie zainteresowało. Mówię, kurczę, wiesz, wyobrażałem już sobie w ogóle tutaj wielkie instrumenty i tak dalej, i tak dalej. Goście we frakach siedzą i rozpisują we frakach, wiesz, na orkiestrę. Radzimir Dębski, prawda? Radzimir byłby dobry, Radzimir jest super Radzimir sprawny. Był dobry, oczywiście, że tak. Czy takie miałeś założenie, że faktycznie gdzieś tam będziesz starał się na tej płycie zrobić coś innego, jeżeli chodzi też o muzykę, no bo... Tak, absolutnie. Wiesz, producentów jest wielu, tak? Ty sam produkujesz kawałki, masz Szoguna, nadwornego producenta i miksera, tak? Oczywiście. Mega głowę. A jak było z tą płytą? Jaki to był pomysł w ogóle od samego początku, że tak miało być? No, tak jak wspomniałem wcześniej, czyli jak najwięcej się da klawiszy Rhodes, a co do tych kompozytorów, to różnie. Na przykład jest taki kompozytor Mariusz Obijalski, zrobił muzykę do kawałka pod tytułem Jeden Mail o mojej miłości na odwrót do korespondencji wirtualnej. I on zrobił akurat bardzo, bardzo hip-hopową w sumie rzecz. Trochę brzmi jak hip-hop, a trochę brzmi jak, nie wiem, Black Keys, taki retro rock. I on tak do tego podszedł. Także wspólny mianownik jest taki, że marzyłem o tym i chyba w 85% się to udało, żeby każdy beat miał dwa motywy. Żeby zmieniały się akordy na bridge, żeby zmieniały się przejścia na refreny, żeby nie tłuc cały czas tego samego loopa, ponieważ po roku grania z bandem stwierdziłem, że naprawdę byłoby świetnie, żeby za którymś koncertem jednak coś tam nagle przeszło niżej lub wyżej, ale żeby nie tłukło 4 minuty na bazie tych samych akordów, więc wszyscy dostali takie zadanie i zmasowana większość producentów, kompozytorów się z tego wywiązała. Bo takie też było założenie od początku. Ty też od jakiegoś czasu posługiwałeś się instrumentami, między innymi na scenie, tak? Grał głośny, który grał na klawiszu, dodatkowo wokalnie na talkboxie się dawał swoje zaśpiewy, więc tak ty jest. Zawsze starałeś się urozmaicać tą muzykę, tak? Żeby to nie było jednak puste sample, puste kawałki, tylko żeby coś tam było więcej. Czy teraz w takim razie, jeżeli stworzyłeś taki album, to na koncertach faktycznie będziesz miał jeszcze większe instrumentarium, nie wiem, filharmonia, wiesz, teraz jest to dosyć popularne i modne. Dużo raperów na maksa. Z big bandami bądź z filharmoniami. Czy ty też jakiś taki pomysł masz na to na przykład? Znaczy, no? Większość tych rzeczy filharmonicznych to się dzieje w sumie jednorazowo, nie? Na bazie jednego wieczora. Jest to po prostu kosztowna zabawa. Tak, i jednej orkiestry, i jednego miejsca. Natomiast koncerty gra się podróżując i oby jak najdalej w jak najciekawsze miejsca. Także zobaczymy. Jesteśmy w trakcie prób, więc to się okaże, czy będzie nas stać na harfistkę jeszcze i flecistkę najlepiej, czy też bardziej w stronę tych koncertów, które już były, zobaczymy. Ale to wynika z tego, że ja się szybko nudzę i że absolutnie lubię klasyczne bity i
i uwielbiam do nich przysolić zwroteczkę i refren i punche, tylko że ja zrobiłem już na przykład, no nie wiem, z 2,5 płyty na klasycznych takich bitach. No właśnie, to... I czuję się niekomfortowo, kiedy wchodzę do kabiny nagraniowej i myślę, że na przykład to jest w sumie niewiele lepsze niż to, co już zrobiłem w 2004 roku, albo to jest, nie daj naturo, słabsze niż to, co zrobiłem w 2004 roku. To już w ogóle jakiś blamasz. Więc no więc z tego powodu oraz z tego, że się łatwo nudzę, wymyślam taką... nowe patenciki. Koncepcje. Dobrze, powrócimy teraz do starszego numeru. To jest kawałek As z... Z płyty Trzeba było zostać dresiarzem, tak. Trzeba było zostać dresiarzem. 2014. Więc cofnijmy się te 2 lata wstecz i posłuchajmy, jaki wtedy był Piotrek. W studiu oczywiście ten typ Mes, gadamy o jego najnowszym wydawnictwie pod tytułem Ała. Ała! Ała, no właśnie, tak trzeba zaintonować. Znaczy... Nie trzeba, ale ja sugeruję, wiesz. Piotr sugeruje, znaczy Piotrek sugeruje, ludzie odbierają. Ale to jest cytując wyraz. Cytując wers TDF-a, zabolało, ale dolecie. Na tak przykład. Jest. I wtedy możesz powiedzieć, ała. Ale to jest zwrot, który u ciebie się pojawia od dawna. Ja zawsze, jak z tobą pamiętam gadałem, zawsze było ała, jak coś się wydarzyło, albo coś no, fajnego, że zauważył. To tak. Było takie ała i dlatego mówię, no na początku nie skumałem tego tytułu, ale później teraz sobie skojarzyłem, że to faktycznie jest takie twoje, gdzieś tam powiedzonko. To ogólnie... Czy na przykład to ma jakieś rozwinięcie. Tym. Nie. Nie ma. Możemy wymyślić, tak. Wiesz, bo... Drugie słowo jest wyzwaniem. Łuk. Analogowy łuk. Albo, no dokładnie tak. Ale słuchaj, zazwyczaj hip-hopowcy, dużo hip-hopowców ma te przydomki trójliterowe, tak? A, oczywiście. Ten typ mesała, o mesu ała. Ten typ mesała, ała. No to by było dobre. Wracając do muzyki. Mesu ała. No dobra, to już zostanie. To już zostanie ze mną. Zostajmy. Ty się uczysz grać na instrumentach, tak? Nie, ja miałem epizod z trąbką, ale uczyłem się rok. No. Skończyło się na gamach. Tak, muszę przeprosić swoich dwóch nauczycieli, Maurycego i Karola, za brak wytrwałości, ale i tak mi otworzyli banie na dźwięki i no tak. A klawisze? Bo ja widziałem jakiś, jak nawet byliśmy w Rzeszowie, to ty tam usiadłeś sobie za fortepianem i tam sobie brzdąkałeś. No to na tym się kończą moje skillsy. Na tym się kończą moje skillsy. Kiedy słyszę, ale żeby to przelać z głowy na instrument, żeby zbudować akord, to niestety są długie minuty, żeby spasować drugi akord, który pasuje, to no ogólnie zajmuje mi to, taki beat musi mi zająć całą noc, a komuś to się nie obijał w szkole muzycznej, zajmuje to po prostu minutę, więc... Nie, no oczywiście, że tak, ale to wiesz, to muzycy z wykształcenia czasami niestety są gorsi niż ci, którzy się nauczyli sami, tak? Bo mają narzucone pewne standardy, no które są czasami szkodzą. Ja na przykład pamiętam, jak gadałem z Bartkiem Królikiem, który skończył szkołę muzyczną, ale też no nie wiem, no Sermichu, który też nie był ukończył, ale znam też ludzi, którzy nie ukończyli i są gdzieś tam, mają o wiele fajniejszy warsztat, tak? Bo nie wyuczony przez szkoły, tylko wyuczony przez zmysły i przez siebie. Zbyszek Jakubek nie podłuczał cię. Tam nie brałeś korków u Zbyszka? Nie, żałuję. Ale, a to jeszcze wszystko przed tobą. Ów świetny pianista dograł się na moją poprzednią płytę, właśnie na dresiarza. Tam rozbudował akordy, które ja mu zasugerowałem. Tam właśnie wysłałem mu takie plumki, a wróciły do mnie już grube akordy. Fajne dźwięki. No właśnie, bo przez te wszystkie lata, gdzieś tam wychodząc od tak naprawdę dresiarza, którym na początku trochę byłeś, tak, prawda? Tak, absolutnie. Byłeś dresiarzem, nosiłeś... Znaczy ja na przykład cały czas mam tą scenę, jak jedziesz na tym samochodzie z tym Redem w tym kawałku, tak? To był pierwszy twój taki kawałek, gdzie pojawiłeś się na grubo i od razu zostałeś objawieniem. To był po prostu ten typ Mes, jak dla mnie to był wtedy jak Nesty Nas, tak? Mówię szczerze, nie tutaj nie smarując ci za bardzo, ale po prostu... Nie, byłeś... lubię ten kawałek, był spoko, no. No. Wszystko się zgadzało poza butami, naprawdę miałem brudne riboki w tym klibie. No widzisz, trudno, ale wtedy jeszcze nie było stać też na nowe buty wszystkich. No tak, ja mogłem je umyć, na mydło mnie było stać, no i gąbkę. Ale słuchaj, to... Postawiłem na hardcore i wiesz... Byłeś prawdziwy po prostu, widzisz. Byłem prawdziwy, ale dziewczyny potem mi wypominały, że wiesz, chłopak w brudnych butach to nie fajnie. No, to nie jest dobra partia. Ale właśnie tak patrzyłem na całą twoją karierę, na wszystkie te albumy, które dla mnie są... Każdy jest fajny, bo jakby nie było, ja od tego pierwszego kawałka jestem twoim fanem i co się... To ja tak mam z kawałkiem numer raza też, więc... Pojawi, dziękuję.
Dziękuję, Piotrze, dziękuję. Nie musisz, ale dziękuję bardzo. Muzyka Blanty i Słodycze, jeżeli słuchacze nie kojarzą, to zapraszam. Świetnie brzmi ten numer do dziś. Gimby może nie kojarzą. Nie znają. Gimby nie kojarzą, kim jest numer raz, proszę ciebie. Taka jest sytuacja, nie? Czasami się z tym spotykam. Bo numer raz zamula i pracuje tylko w radio, a nie nagrywa albumów. No to pracuje aż w radio, no. Radio to jest szlachetne miejsce. Że tak, jak najbardziej. Ale wracając do płyty, do muzyki, to obserwując ten progres, który tak naprawdę też patrzę na twój rap, który z płyty na płytę jest coraz lepszy, tak, ty jesteś coraz starszy, coraz masz też większą wiedzę, powodujesz, że te kawałki nie są skonstruowane tak po prostu, tak, oprócz różnych kombinacji, jeżeli chodzi o rymy, tak, no to też te treści są po prostu coraz ważniejsze i coraz poważniejsze, no ze względu pewnie na upływający czas. Na pewno. I to, co w głowie masz. Czy od w życiu takim prywatnym, melanżowym, gdzieś tam odnosząc się do muzyki, czy to ma duże powiązanie? Bo tak naprawdę ty dalej jesteś rozrywkowym chłopakiem, tak? Dalej nie próżnujesz, jeżeli chodzi o imprezy. Pojawiasz się, jesteś, poza tym grasz koncerty. Czy dużo się zmieniło od tamtej pory? Od tego pierwszego kawałka? Jak, gdzie byłeś wtedy takim, no mocno, można powiedzieć, niezłym krejzolem? Czy dalej jesteś takim krejzolem? jestem szalonym koziorosem. Non stop. Zmieniło się bardzo dużo. Dużo się zmieniło w kwestii... zacznę od tego, co się zmieniło, a potem przejdę do tego, co jednak jest cały czas takie samo. Zmieniło się... postrzeganie siebie w społeczeństwie. Czyli najpierw mi się wydawało, że ta moja trzecia droga, czyli właśnie brak wykształcenia i skupienie się na pasji, a nie wykształcenie i dużo pieniędzy, albo wykształcenie tylko dla papierka i jakieś tam jakiekolwiek pieniądze. Tak sobie wtedy to tłumaczyłem jako trzecia droga i starałem się wytłumaczyć swojej rodzinie, że to jednak jest najlepszy pomysł na świecie i że to w sumie ja mam rację, a wszyscy się mylą. Trochę mi to ewoluowało w to, że ta trzecia droga jest po prostu trzecią drogą, ale no niekoniecznie jest najlepsza na świecie, że jest to zawód, że jestem dla pewnych ludzi jestem bardzo ważny, dla niektórych słuchaczy, ale dla innych jestem po prostu jakimś tam kawałkiem, który oni usłyszą na imprezie i absolutnie no tak. Ja ich nic nie obchodzę i zmieniło się tym samym moje ego, jego poziom, gdzieś to się wyrównało. Szczególnie jak patrzyłem na różnych swoich przyjaciół, którzy też wykonują zawody, które darzę wielkim szacunkiem, uczą innych ludzi, starają się dowiedzieć czegoś więcej o świecie i prowadzą jakieś badania naukowe, starają się zdobyć granty na to, jest im trudno, albo leczą ludzi i widziałem, że oni nie traktują mojej pracy jako ani czegoś niepoważnego, na zasadzie, a ty tam sobie rapujesz, nagrywasz płyty, no tak, ani tak, czegoś, tak. Co należy super wychwalać, o Jezu, wow, nowa płyta, no tak. Tylko, no wiesz, ja zrobiłem coś ważnego tutaj, ja uleczyłem człowieka, nie wiem, ja zgasiłem pożar, jestem strażakiem, a ja tutaj nauczyłem dziecko czytać, a ty wydajesz fajną płytę, to jest ważne, ale... uspokójmy się z tym, że twoje ego powinno być takie, że wiesz, wchodzisz do pomieszczenia, wszyscy odpalają szampana i robią ci zdjęcia. No może tak być w pewnych środowiskach. Tak jest. Ale nie dajmy się zwariować. To jest tylko część prawdy o zawodzie artysty. I to się zmieniło. I na tym na razie poprzestajmy, dokończymy rozmowę w następnym... Dłuższy wykład. Następny wejściu, dłuższy wykład. Sorry. Kolejny, nie, no bo ja też lubię pogadać, więc wiadomo. Czy to ty z gościnnym udziałem VNM-a? Jedziemy. Tak jest. Ostatni kawałek, który słyszeliście, to był z VNM-em i tego kawałka też tyczy się pytanie, ponieważ zrobiliście coś przełomowego, jeżeli chodzi o historię polskiej muzyki rozrywkowej. Tak. I nie tylko. Może światowej. A może światowej. Mierzymy wysoko. Właśnie, powiedz mi, co to było, żeby słuchacze, którzy nie wiedzą, dowiedzieli się, co żeście takiego wyprawiali. Otóż na stronie alkopoligamia.com łamane na czy ty to ty zamieściliśmy taką specjalną aplikację, gdzie utwór, który miał dwie zwrotki i trzecią, ale nie do końca całą, trzeba było dokończyć. Wybrać, kto dokończy ten utwór. Kto ostatnimi czterema wersami zamknie piosenkę. I daliśmy do wyboru różne osobistości, takie jak Maria Peszek, jak właśnie VNM, jak Raz, Emil Blew, Stasiak.
I ten utwór w każdej z tych wersji brzmiał no naprawdę atrakcyjnie, trwał tyle samo, no ale to głosowanie zadecydowało, która z tych wersji zostanie ostatecznie zamieszczona na płycie. Na płycie i też w teledysku jest VNM, który zebrał najwięcej głosów, ale no właśnie takie poddanie pod głosowanie, jak ma wyglądać, brzmieć utwór na płycie, to była pierwsza taka sytuacja. No plus kwestia tego, żeby zrobić to zarówno od strony nagrania tych Ancymonów, czyli no bo rozumiem, że wszystkie zwrotki zostały nagrane. Tak, zostały nagrane, u mnie w domu zmasowana większość. Czy teledyski też były pokręcone? Nie. Bo też teledysk... widziałem takie komentarze, czy w takim razie, skoro wygrał VNM i od razu wyszedł teledysk? Nie, to nie był żaden problem z głosowaniem. Może jakaś tam kwestia ogłoszenia tego czy coś, ale to wszystko było absolutnie zgodne z wynikami, które uzyskali autorzy tych końcówek. A czy artystom innym nie było przykro? Bo się nad tym zastanawiałem, wiesz, taka półka dosyć wysoka, każdy z tych raperów, artystów jest tą wyższą półką, mówię, kurczę, wygrał VNM, no ale to może takim Urasowi się przykro zrobiło, że nie jest jego zwrotka, albo Maria na przykład stwierdziła, no kurczę, szkoda, no bo fajnie trzeba by było. Trzeba było lepiej promować, no oni też mogli jakoś się przyłożyć do tego, nie a, wiem, to widzisz. Chodzić po ulicy z jakimiś, transparentami, zrobić z tego akcję na Instagramie czy cokolwiek, no to też jak im zależało, to też może mogli to promować. Też prawda. My włożyliśmy w to mnóstwo roboty, żeby to działo i tutaj no właśnie, dziękuję informatykom, bo to nie taka prosta sprawa dać taką rzecz do wyboru, żeby to działało, klikasz, ten utwór się ściąga, jest na twoim dysku. To było ekstra naprawdę. Ja też nagrałem, nie wiem, 130 różnych imion. Jak ściągali ludzie ten utwór, to było, wybierz imię, Darek, i ja mówiłem, cześć Darku. Ponieważ wcześniej powiedziałem, cześć Darku, a potem powiedziałem, cześć Dario, a potem powiedziałem i tak dużo imion zrobiłem. Także była to faktycznie wyczerpująca sytuacja, ale pionierska, a my lubimy robić pionierskie rzeczy, bo chcemy, żeby nam je wyryto na nagrobkach po prostu. No właśnie, to na pewno będzie wyryte na waszych cyfrowych nagrobkach, co moim zdaniem przejdzie jeszcze... Chciałbym prosić o to, żeby jak odejdę, to na nagrobku absolutnie, tak? A czy planujecie na przykład, żeby gdzieś tam wypuścić jakiś maxi singiel i te zwrotki poumieszczać? Czy w ogóle nie braliście tego pod uwagę? Okej, czyli mam procencik, rozumiem? No oczywiście. Może jakieś gwiazdkowe wydanie z Mikołajem na okładce. Wiesz, przypuszczam, że fani by chcieli coś takiego usłyszeć. No ja na przykład bardzo bym chciał usłyszeć Marię Peszek, której nie jestem jakimś strasznym fanem, ale zderzenie jednak... Znaczy to jest na YouTubie, nie ma tego w fizycznej wersji, ale zapewniam cię, że Maria naprawdę zrobiła tam niezły rozgardiasz, ponieważ zarapowała. Zarapowała, zarapowała w dwóch wersjach, była u mnie i zarapowała tak bardziej do przodu, tak no. I wyszła z kabiny i mówi tak, nie, ja chyba przesadzam, chyba za bardzo chcę być fajna, zrobię to teraz spokojnym głosem. I wiesz, taką Bahamadią poleciała i to wyszło. To posłucham, to na i pewno jest puenta, jest punch, man, super. No tak. Tak samo, jeżeli chodzi o pierwszy singiel, czyli Nieiskotne, do której zaangażowałeś Izelach, czy to też była taka współpraca naturalna, bo zazwyczaj artyści gdzieś tam zwąchują się przy okazji imprez, melanży, tak, tutaj pogadam, nie, tutaj fajna dziewucha, to nagramy razem kawałek, pewnie, że nagramy, raz wyjdzie, raz nie wyjdzie, wiadomo, ale tutaj wyszło, czy też to było spowodowane tym, że kiedyś się spotkali, po prostu stwierdziliście, zróbmy razem numer, czy ty zawsze myślałeś, chciałbym mieć Izę w kawałku? Myślałem, że chciałem mieć Izę w kawałku, natomiast tutaj była współpraca mailowo-telefoniczna. Iza powiedziała, tak, w ogóle jaka piosenka, robimy to, w ogóle tak, jasna, klubowa, w ogóle tak, świetnie. Chcę napisać tekst sama, co też mi się bardzo spodobało. No i wpadła do mnie do studia, a.k.a. do kawalerki z mężem, napisała tekst. Ustaliliśmy, co myślimy o kotach, jakie mamy doświadczenia z materią. Jest film nawet zwierzaka. Na YouTubie, można zobaczyć waszej. Tak. Relacja facebookowa była. Także. Czyli postawiliście na koty, bo ja jestem psiarzem, żeby nie zabrzmiało to dwuznacznie, ale jestem psiarzem, bo kociarzem tutaj nie zabrzmi to dwuznacznie, aczkolwiek koty zawsze też miałem, więc pełen szacun do kotów. Ja w momencie, kiedy zaczynałem pracować nad tym utworem, to byłem tak... w takiej pierwszej mocnej relacji z kotem, bo zamieszkałem z nim. I nie można było
udawać, że życie jest takie samo. No bo jednak sporo się zmieniło. No tu czyli mieszkałem w kawalerce sam, a tu z kobietą, z kotem, no i ten kot naprawdę zmienia grę pod wieloma względami. No. Mieszkanie z kotem robi robotę. Dobra, jedziemy w takim razie, bo te koty żbiki przewijają się w twoim życiu. Te kotowe? Kotowate, o dobrze. Tak więc sądzę, polecimy w takim razie z lepszymi żbikami. Na sam koniec chyba nie mamy już nic innego od ciebie. No nie Love mamy, your life ale... Były a, Love Your Life bodajże. Jeszcze jest na koniec. Oczywiście, że tak jest, widzę tutaj. A i trzeba było jeszcze jest, no. Dobrze, posłuchajmy w takim razie lepszych żbików teraz. Ale muszę też cię zapytać o temat troszkę, no może nie wiem czy ciężki, bo przypuszczam dla ciebie nie jest ciężki, ale również jest poruszone na tej płycie, czyli nie wiem jak się nazywał ten kawałek, bo teraz zupełnie wyryciał mi z głowy. Nie wiem, czy my go w ogóle puszczaliśmy, czego mamy. A propos wytykania... A, tak, tak. On się nazywał Wiedzą. O, nazywa. Wiedzą. Dokładnie tak. Tak, ale on jest bonus trackiem do tej płyty. A, on jest bonus trackiem, tak, widzisz. Dlatego go nie znalazłem. Stwierdziłem, że go nie wrzucam jednak, bo... Okej. Okay. Bo mi zaburzy płytę. Okej, ale to świetny numer tak naprawdę i gdzieś tam jak ja go posłuchałem, to zobacz, tak stwierdziłem, że kurczę, stary mes trochę wrócił, nie? W takim fajterskim, fajnym stylu. Tak. Czy faktycznie zaburzyło to twoją rzeczywistość, jeżeli chodzi o te wszystkie przygody z raperami, którzy byli w twojej wytwórni, teraz ich nie ma, jest jakieś tam oczernianie mniejsze, większe, tak? Niby wyprostowane, a niby tak naprawdę nie, kawałek chyba, pamiętam, był przytul mnie, taki, czy tam to był taki film. Filmik, tak? Tak, tak, to był taki też filmik taki a propos tego, żeby... przytyk do tych wszystkich ludzi, którzy gdzieś tam z wami się pożegnali. Powiedz mi, czy takie... Znaczy to filmik dotyczył tego, że jesteśmy naprawdę świetną wytwórnią i rzucanie mięsem czy oskarżeniami w naszym kierunku uważaliśmy po prostu za bezpodstawne, jeżeli ktoś nie ma kontroli nad własnym życiem, własną karierą, własną płytą, to przede wszystkim powinien spojrzeć w lustro i zastanowić się, czy wie, co robi w ogóle. Natomiast najłatwiej jest oskarżyć innych, najłatwiej jest pomyśleć sobie, że to wytwórnia. Po pierwsze jest to kompletnie nielogiczne, dlatego że nam zależy na sukcesach. No właśnie, bo inwestujecie w danych ludzi, tak? Inwestujemy czas, energię, również uczucia przyjaźni zawiedzionej, więc jakiekolwiek działanie na niekorzyść tych ludzi byłoby absolutnym bezsensem i może w to uwierzyć tylko ktoś, kto absolutnie nie ma żadnej styczności z wydawaniem płyt, więc poczuliśmy się urażeni, poczuliśmy, że potrzebujemy dobrej energii, ponieważ naprawdę nic złego nie zrobiliśmy, a taka kwestia, no cóż, w życiu mi nie wyszło, to na pewno jest wina twoja i twoja. No tak, to jest najłatwiej. Ale absolutnie nie moja. No tak, tak. Jest bardzo popularne u nas, w naszej mentalności, więc no cóż, rozwój karier tych postaci, myślę, że najlepiej pokaże historia, ile też było tak w tym winy wydaje. Wytwórni, a ile może jednak osobistych jakichś sytuacji. Zasług. No właśnie, bo kto w tej chwili jest w Alkopoligamii oprócz ciebie? Ach, ileż to jest zacnych postaci. Ja wiem, kto jest, ale chciałbym, żebyś ty powiedział. Odchodzili starsi, ale pojawiły się nowe twarze, moim zdaniem o wiele ciekawsze twarze. Wszystkie te twarze są ciekawe. Ludzie, którzy byli w Alkopoligamii, a już nie są, to też są świetni, wspaniali artyści. Każdy z tych ancymonów, który po ludzku zachował się tak, że nie chciałbym tutaj na antenie mówić, jednak cały czas nie wątpię w ich talent i ani chwili nie wątpiliśmy w to, że podpisaliśmy artystów bardzo, czy soon to be artystów bardzo utalentowanych. Także tu absolutnie nie mogę złego słowa powiedzieć, to są naprawdę przedmikrofonowi kozacy. Czy kozaczki. Natomiast co w Alkopoligamii, no na przykład Rał, tegoroczna premiera, która był moim zdaniem absolutnie rozwaliła system. Chciałbym szczególną uwagę zwrócić na tekstowy potencjał Rała. Niektórzy ludzie myślą, to tylko producent, który dziwnie rapuje. No ja uważam, że jego teksty się bronią nawet napisane w spak na wyblakłej kartce papieru. To już jest świetna poezja, naprawdę. Są małe miasta, którzy pracują za 6 innych zespołów. Wybitni producenci, raperzy, że tak powiem, progresywni, którzy cały czas robią postępy. I świetni tekściarze też. Bardzo często się śmieję przy ich kawałkach, odczuwam emocje. Tak jest. Co w przypadku polskiego rapu zwykle jest tak, że nic nie czuję, kiedy ktoś rapuje, bo zwykle mówię o rzeczach, które mnie nie interesują, albo w ogóle nic nie mówi. No tak. No. Tylko rymuje.
jest cały czas Lech, na którego pełnoprawną płytę czekamy. No właśnie, jest Kuba Knap, który absolutnie też jest rozwojowym artystą. Jest trochę wolnych bitów, trochę G-funku. Zobaczymy, w jaką stronę ruszy dalej. Także no, mógłbym jeszcze trochę mówić. Czekamy też na rzeczy Wrotasa, świetnego producenta. Cały czas mamy Szoguna, który trzyma w garści większość wydawnictw, jeżeli chodzi o miks wokali. Powiedz w takim razie jeszcze, kończąc wątek artystów, co z wdową? Co z wdową? No, bo... Nie jest już artystką, tylko poligami. Była sytuacja między wami też niewesoła. Później to chyba gdzieś tam się wyprostowało, tak? Nie rozmawiałem z Gosią od... Nie rozmawiałem z Gosią. 1918, więc... Pytam się dlatego, ponieważ Gosia widzę, że nagrywa nowe kawałki, wrzuca na Instagram, jest aktywna, zrobiła się bardziej, więc też się zastanawiam... Na Instagramie na pewno. Czy może wasze relacje też się gdzieś tam ocieplą? Może tak, ja jestem zawsze otwarty do rozmów i tak dalej, no ale to nie ja odszedłem od gości, więc... Nie, no, oczywiście, że tak, to muszą chcieć dwie strony, jak najbardziej. Dobrze, przejdźmy do kolejnego utworu i tak naprawdę będzie to przedostatni kawałek, trzeba było. Z albumu trzeba było zostać dresiarzem, tak? Tak jest. Posłuchajmy za tym. O, widzisz. Ty jaką reklamę zrobił i powiedz, ile ci zapłacili. Bo tu jest, wiesz, zawija. O Jezu, chciałbym. To było powiedzieć, mówię, a was to płacie. Dobrze, przejdźmy do płyty Ała, ponieważ żeśmy trochę odpłynęli w poprzednie albumy i w artystów związanych z Arkopoligamią. Na koniec przygotowaliśmy kawałek Love Your Life, który moim zdaniem jest niesamowitym bangerem, który hula i myślę, że to jest kawałek, który się nigdy gdzieś tam nie zmieni się podejście do tego utworu, ponieważ to jest tak uniwersalny kawałek i taką tematykę zawiera, że myślę, że będzie hulał bardzo długo, tak? I będzie cieszył się popularnością. Oby. Piotrze, płyta, premiera, kiedy, gdzie i tak dalej, powiedz. Tak jest. Najnowsza płyta, czyli płyta pod tytułem Ała, będzie miała premierę 4 listopada. Zapraszam do sklepów muzycznych, ale przede wszystkim, rzecz jasna, zapraszam na alkopoligamia.com, gdzie ta płyta jest, być może jeszcze ostatnie egzemplarze, choć nie jestem pewien, w trybie preorder, dostępna z zbiorem moich felietonów i nawet jeżeli ktoś absolutnie nie ceni mnie jako prozaika, to jest tak pięknie wydane, to jest po prostu tak estetycznie dobra rzecz. Jeszcze można niuchnąć świeżego druku. Absolutnie. Że naprawdę warto zamówić to bezpośrednio od nas, od naszej świetnej wytwórni alkopoligamia.com. Tak jest, właśnie, felietony, bo to są felietony, które ty piszesz do gazet, tak? Do Co jest grane bodajże, tak? Nie, to są felietony, które pisałem na portal tmobilemusic.pl. Okay, dobrze, tak, pamiętam. I rozumiem, że tego już nie ma. Tego już nie ma, zostało to skasowane. Okay. Portal absolutnie się zmienił, stał się elektronicznymi bitami. Aha. No i te wszystkie wytwory dziennikarstwa, które tam były i moje wypociny, no niestety gdzieś się rozpłynęły w internecie, może. Ale są tutaj Ale są tutaj na papierze, dlatego na zachęcam, papierze. To wydanie jest naprawdę ekstra. Wizualnie w dotyku i fajnie. 17 piosenek też zachęcam do kupna tej płyty. Ta płyta jest bardzo długa i może was trochę zmęczyć, ale zachęcam do wciskania skip. Jest po to tak długa, żebyście mogli spoko na luzie znienawidzić 5 utworów, 7 nawet. Mhm. I dalej będzie płyta. Ja na razie jeszcze nie znienawidziłem żadnego, chociaż jadąc z Abdulem w pewnym momencie tam taki beat dosyć mocno wyczesany wszedł. Nie pamiętam, który to kawałek, ale gdzieś po środku. Może... Jest taka techniawa. I tak żeśmy tylko się z Abdulem spojrzeli i tak Abdul mówi, kurczę, nie wiem, czy ja nie rozumiem tego, czy co. I to była recenzja Abdula po jednym kawałku, ale oczywiście w całości moim zdaniem też takie kawałki są potrzebne, ponieważ to też daje jakąś tam pojęcie szersze też o muzyce, w której ty się poruszasz, że nie tylko robisz takie i takie kawałki, tylko zrobisz też coś innego, a może to się komuś akurat spodoba, co się komuś będzie nie podobało. Ja też nie chcę, żeby to wszystko było all about me, tylko to wiesz, jest kawałek, który ci absolutnie nie siądzie teraz z Abdulem, ale no może przypasuje ci w jakiejś sytuacji, nie wiem, bardziej o pierwszej nad ranem, kiedy już będziesz troszeczkę bardziej, wiesz. Słuchaj, miejmy się zapytać i tak naprawdę to będziemy kończyć chyba na tym pytaniu, ponieważ ty bardzo mocno bawisz się w storytellingi. Zaobserwowałem to na poprzedniej chyba już płycie, ale na tej dużo jest kawałków storytellingowych. Przestałeś troszkę wychwalać się swoimi umiejętnościami, czyli tak zwane bragadacio, tylko jest więcej storytellingów, jest historii takich opowiedzianych. Jest trochę. Czy to też jest pomysł taki, żeby właśnie ta płyta była na tyle ciekawa, żeby opowiadać historię, czy po prostu znudziło ci się rapowanie o tym, jaki jesteś świetny?
bo jesteś świetny, więc... Nie, absolutnie znudziło mi się rapowanie o tym, że jestem świetny, ale może do tego wrócę, może trzeba będzie komuś to przypomnieć jeszcze. No właśnie. Zobaczymy. Dobrze, słuchaj, gdzie, bo nie wiem, czy o tym mówiłeś, gdzie będzie można posłuchać tej premiery tej płyty? Impreza premierowa 4 listopada. Dogadujemy wszelkie szczegóły, będzie to oczywiście w Warszawie. Zagra Rau, zagrają Night Marksi, zagrają DJ Alko Poligami, Black Belt Greg, Hubson, Wasabi. To będzie właśnie taki melanż, którego ja będę gospodarzem. Pocelebrujemy wydanie tej płyty i zapraszam 4 listopada, sprawdźcie sobie gdzie i co w internecie to wszystko jest. Super, a ja oczywiście jeszcze raz zapraszam do kupienia tej oto książko-płyty. Na pewno warto, jeżeli kupicie, poczytacie, będziecie na pewno mądrzejsi po prostu o tą płytę i o te felietony. Zawsze coś... Nie ma nudy coś... w każdym razie. Nie wiem, czy mądrzejsi, ale nie ma nudy. Nie ma nudy. Moim gościem był Tętny Mes w dzisiejszym wydaniu Numera na Fali. Dziękuję ci, Piotrze, bardzo. Ja dziękuję ci bardzo. Mam nadzieję, że kolejna płyta będzie równie dobra, a jak nie lepsza po prostu. Zobaczymy. Ja myślę, że jestem tego pewny. Chociaż może już wtedy będziesz po prostu Piotrem Szpitem. Artystą. Po prostu. A nie tym typem. Mesu A.E.W.A. Pamiętaj. Dokładnie. Mesu A.E.W.A. No i tym pozytywnym akcentem kończymy. Akcentem na koniec Love Your Life. A ja już zapowiem, ponieważ już nie będę wam przeszkadzał moją gadaniną. Na koniec premiera chyba w czwórce. Tede Sermich, Szpan Pan. Kawałek mocno bęgerowy. Piotr jeszcze nie słyszał, więc mam nadzieję, że pokiwa głową. Chętnie posłucham. Absolutnie. Również. A ja oczywiście zaproszę Tedasa i Sermicha, jak ukaże się najnowszy album Captain. Dziękuję wam serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia, kochani, pa pa. Czwórka. Brzmi dobrze.